Szczęść Boże, coś wam powiem. Jak wielka jest misja Jezusa, nie potrzeba nikogo uświadamiać. Obchodząc wszelkie miejscowości, głosił słowo w synagogach i na wolnej przestrzeni. Wszędzie tam, gdzie byli ludzie. Tych spragnionych słuchania nigdy nie brakowało. Po pierwszym tygodniu naszych przygotowań do Bożego Narodzenia możemy śmiało powiedzieć, że w czasie Adwentu mamy umacniać w sobie nadzieję. Jednak nie ma to być bierne trwanie, bo wiemy, że święta i tak nadejdą jak pociąg, na który czekamy. Ale ma to być aktywne dawanie z siebie wszystkiego, czego potrzebuje Jezus, by narodzić się w naszych sercach. Jezus, widząc znękanych ludzi, litował się nad nimi. Mówił, że są jak owce nie mające pasterza. Tak postrzegał społeczność, a więc jako tych, którzy nie usłyszeli wystarczająco dobrego zaproszenia, by dołączyć do grupy. Człowiek, który nie jest we wspólnocie, może łatwo się zagubić, stać się żerem dla różnych ideologii. Dlatego sam Jezus wychodzi na poszukiwania, ale zarazem zaprasza każdego z nas do współpracy w tych poszukiwaniach. Mamy kontynuować Jego misję. Przecież obok nas też są zdesperowane, zdezorientowane tłumy, które odczuwają pragnienie usłyszenia dobrej nowiny. Tylko dziś na naszym kontynencie jest spory problem, bo seminaria świecą pustkami. Nie ma chętnych, by podjąć się zadania głoszenia słowa. Zdominowało nas ciągłe narzekanie na wszystko, które niczemu nie służy. Jezus zachęca nas, swoich uczniów, byśmy szli i głosili z wiarą i nadzieją słowa, które wynikają z miłości do życia. A my siedzimy cicho, jakby to nas nie dotyczyło, jakbyśmy nie kochali swojego życia. Warto pamiętać, że tam, gdzie jest Bóg, tam jest codzienna radość. Być może przyczyną braku działania jest nasza bezsilność wobec ludzkich problemów, chorób czy też śmierci. Jak do tego dołożymy swoje słabości, to wychodzi nam, że my się do tego nie nadajemy. Kiedy mówiłem, że mamy napełniać się nadzieją, dlatego że mamy dostrzec ogrom tych żniw, o których mówi Jezus. Ich wielkość powinna nas radować, że są tak wspaniałe, a nie przerażać. Przecież Królestwo Boże jest wspaniałe, a my chcemy się w nim znaleźć razem z naszymi bliskimi. Wszyscy chrześcijanie odpowiedzialni są za rozwój ewangelizacji, zarówno w aspekcie modlitwy, do której wyraźnie Jezus nas wzywa, jak i pracy na zbawczej niwie. Chrystus sam rozpoczął to zadanie, ale przekazał je tym, którzy idą za Nim i chcą przy Nim trwać. Być chrześcijaninem to wielkie i odpowiedzialne zadanie. Warto być tego świadomym. Być chrześcijaninem to również trud i cierpienie. To wierność krzyżowi. Ale to także honor i wybranie. To łaska i radość. Ono wyznacza cel i sens naszego życia. Trwając w tej więzi z Bogiem Ojcem, w Jezusie, doświadczamy tego, że On nas formuje, leczy i uzdrawia. Nieustannie się o nas troszczy i gromadzi nas w jedno. Widzi nasz trud i nie opuszcza nas. Wielką nadzieją napełniają nas słowa papieża Benedykta XVI. Świat nie jest zbiorem smutków i cierpień. Wszelkiej udręce, która istnieje na świecie, odpowiada miłosierdzie. To w ten sposób świętuje Adwent. Będzie mógł mówić o szczęśliwym, błogosławionym i łaskawym Bożym Narodzeniu.